Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać, bo tutaj z tego miejsca, gdzie jestem w górach, to pewnie cud, jak wszystko dobrze widać i słychać. Jeśli widać i słychać, to widzą Państwo piękny widok pod Beskidzia, koło Lipnicy Murowanej Porównej, gdzie Trzech Świętych ponoć się wywodzi stąd. A nie jeden król tutaj przyjeżdżał na spoczynek, a nawet przed ważnymi bitwami. Ale dzisiaj nie o turystyce będziemy rozmawiać. Kilka takich ważnych ogłoszeń. To jest pierwszy tydzień, kiedy nie ma w części kiosków Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie. To nie była nasza decyzja. Firma Garmon zerwała z nami umowę. Trzy miesiące temu i kilkanaście dni temu postawiła w ostatniej chwili warunki absolutnie nie do przyjęcia. Takie, które by po prostu powodowały, żebyśmy dopłacali do sprzedaży, nie mając żadnej kontroli w ogóle nad tą sprzedażą. I dlatego bardzo prosimy, żeby szukać gazety w innych kioskach albo prenumerować. 70% kiosków tych, które sprzedawało, dalej sprzedaje. A tam, gdzie nie znają, nie mogą Państwo znaleźć tej gazety, to nie radzę kupować nawet gumy do rzucia czy batoników. Wszystko kupujmy tam, gdzie jest Gazeta Polska i mówmy, że nie będą Państwo kupować tam, gdzie nie ma Gazety Polskiej. Może to czegoś nauczy tych, którzy stosują takie metody, jak wobec nas zastosowano. Druga rzecz, bardzo ważna, kluby Gazety Polskiej, Adam Borowski organizują manifestacje przeciwko prześladowaniom, przeciwko torturom, przeciwko łamaniu praw obywatelskich. Tych manifestacji jest bardzo dużo organizowanych przez kluby i inne organizacje społeczne, ale najważniejsza ma być we wtorek o 17:30 pod Sejmem. Jeśli ktoś może, to przyjeżdżajmy, bo to będzie nasz wyraz solidarności. To tyle takich bardzo ważnych ogłoszeń. Jeszcze jedno chciałem podziękować za tą pomoc, za te wpłaty, które do nas wpływają na nasze konto, bo widać wyraźnie, że Państwa pomoc powoduje, że będziemy już wkrótce na multipleksie, a też potrzebujemy mnóstwo wsparcia, jeżeli chodzi o inwestycje w telewizję. To wszystko dzieje się dzięki Państwu. Tak naprawdę, gdyby nie Państwa pomoc, to co wyrabia obecna ekipa, by mogło nam bardzo utrudnić dotarcie do Państwa. A jesteśmy i wkrótce już będziemy w całej Polsce właśnie dzięki Państwu. No to może tyle takich ogłoszeń parafialnych w samo południe, w niedzielę. A już przedstawiam mojego gościa, generał Dariusz Wroński, generał wojsk aeromobilnych. Mam nadzieję, że się słyszymy. Witam panie generale. Tak, bardzo dobrze słyszymy się. Witam Państwa, witam pana redaktora. Pan generał ma przewagę, bo pan generał mnie widzi, ja nie, ale może wkrótce zobaczę pana generała. Panie generale, zaczynamy od dokumentu. Chciałbym go pokazać. Dokument, który opublikowała Telewizja Republika o planach redukcji w polskiej armii. Zobaczmy ten dokument. Zmniejszenie w latach 2025-2028 o 25% limitu wydatków na CPR w odniesieniu do obowiązującej prognozy wydatków uniemożliwi utrzymanie kierunków i tempa transformacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności realizacji programów operacyjnych oraz pakietu wzmocnienia Sił Zbrojnych, wyposażenia indywidualnego żołnierzy projekt SZPEJ, realizację programu wieloletniego pod nazwą Narodowa Rezerwa Amunicyjna, realizację programu Tarcza Wschód, zabezpieczenie obecności sojuszniczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, utrzymanie i odtwarzanie sprawności technicznej SPW użytkowanego w Siłach Zbrojnych,
finansowanie podatku VAT od dostaw SPW, którego pozyskanie realizowane jest w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, finansowanie waloryzacji podpisanych umów wieloletnich na zakupy SPW i usług remontowych, finansowanie licznych koncepcji, w tym dotyczących rozwoju nowych ZT, drugiego Korpusu Polskiego oraz rozbudowy infrastruktury składowania i magazynowania środków bojowych. To był dokument, który ujawniła Telewizja Republika. Jak Państwo wiedzą, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zaprzeczył się tego dokumentu, a wręcz nawet Ministerstwo Obrony posądziło nas o fejki produkowane przez Rosjan, po czym okazało się, że taki dokument istnieje, nawet jest stanowisko sztabu wobec tego dokumentu. No więc, panie generale, zacząłbym od tego, czy leci z nami pilot, bo jak to jest możliwe, że dokument o tak zasadniczym znaczeniu dla polskiej armii, czyli o tym, że zamierzamy docelowo w ciągu kilku lat o 50 miliardów zredukować wydatki na wojsko, że o tym dokumencie w ogóle nie wie minister obrony narodowej. Tak, no ja byłem sam w szoku, kiedy usłyszałem, że takie informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej, jeszcze raz powtarzam, a to prawdopodobnie ma również bardzo dalekosiężne znaczenie i takie gospodarcze, ekonomiczne w ogóle dla Polski. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że do tej pory mówiło się, że wydatki na obronność nie wchodzą do tak zwanej procedury nadmiernego deficytu, to jednak one okazały się, że weszły. Tutaj przyjęte zostały wobec wielu państw Unii Europejskiej, który to jako składowa całości wpisuje nas, między innymi właśnie Polskę, na listę państw europejskich do stopowania wydatków, a to działa przygotowawczo, aby znowu otwarcie powiedzieć: pieniędzy nie ma i nie będzie. No, sprytne i już nie naiwne. Polacy się co prawda nie nabiorą, choć część społeczeństwa polskiego naiwnie wierzy w czyste intencje zachodnich sąsiadów. Ale do rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli ustalone zostało, że wywiady zarówno natowskie, jak i również europejskie, a w tym wypadku po Brexicie Wielkiej Brytanii, udowadniają i mówią, że należy pilnie i bacznie przyglądać się poczynaniom Rosji do roku 2028, nawet 30, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo odrodzenia się, jak gdyby, czy odtworzenia armii rosyjskiej, kiedy właśnie inne państwa europejskie będą spowolnione, to my jesteśmy dzisiaj obserwatorami, że w ogóle jakiekolwiek informacje pojawiają się o stopowaniu wydatków na obronność. Czyli tak jak pan redaktor wspomniał, te 25% to jest blisko 44% w skali jak gdyby roku 28. To jest coś nieprawdopodobnego, ponieważ widzimy, że aby obronić Polskę, potrzebujemy przynajmniej 6 dywizji, potrzebujemy wyposażenia nowego, nowoczesnego. A w tym wypadku nagle pojawia się w przestrzeni informacja, która nie miała prawa się pojawić, a jednak o częściowym i stopniowym wygaszaniu środków, nie tylko środków, bo za tym idą przecież zapotrzebowania na różnego rodzaju systemy, na wyposażenie, na uzbrojenie nie tylko samego żołnierza, czy w ogóle jednostek wojskowych, ale i również na całą strukturę i system Wojska Polskiego. No, coś nieprawdopodobnego. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, choć jeśli cofniemy się o kilka lat do tyłu,
to taką właśnie sytuację obserwowaliśmy za czasów 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to tych poprzednich rządów, kiedy to były cięcia wydatków do tego stopnia, że w planie było tworzenie armii 60-tysięcznej z ograniczonymi systemami, w zasadzie z wyposażeniem poradzieckim, ponieważ nikt i nic nam nie zagraża. Dziś jak gdyby obserwujemy coś podobnego, gdzie w przestrzeni publicznej do społeczeństwa trafia przekaz, że jednak o tym się dyskutuje. Nieważne, że dzisiaj dementi padają różnego rodzaju czy decydentów, czy osób, które silą się ratować sytuację, tego się już nie da uratować. Tej sytuacji, która została ujawniona, to jest rzecz nieprawdopodobna. I dorzucę tu jeszcze jeden kamień, który być może nie każdy w Polsce sobie zdaje z tego sprawę. To sztab generalny jest tym planistycznym, powiedzmy, tą strukturą planistyczną, która tak naprawdę, zbierając wszelkie informacje ze źródeł, nie tylko od polityków przecież, wypracowuje koncepcje i standardy do następnych 5-10 lat, czy jeszcze dalej. I oto widzimy, że nie mogli brać udziału w przygotowaniu takiego dokumentu, w przygotowaniu takich planów cięcia, bo gdyby brali udział, to prawdopodobnie nie byłoby jakiegoś problemu większego z przyjęciem dokumentu, a ten dokument nie został przyjęty. Mleko się rozlało i dzisiaj wszyscy na różne sposoby próbują tłumaczyć i wycofywać się, a to jest wyłącznie i jedynie tylko tłumaczenie po to, żeby zalać słownie i zdezorientować, że nic złego się nie wydarzyło. Wydarzyło się bardzo źle, bardzo dużo i musimy to w jakiś sposób wyjaśnić. Panie generale, to jeszcze jedna rzecz, bo to już niezależnie od bałaganu, który panuje, tego, że tak naprawdę Kosiniak-Kamysz jest fikcyjnym ministrem obrony, a rządzi tam ktoś inny, to jakie byłyby ostateczne skutki dla polskiego wojska, dla obronności kraju, gdyby przeprowadzić ten plan? No już widać wyraźnie, że jest jakiś problem z zakupem Apache, zakupem HIMARS-ów, zakupem czołgów K2. Co to wszystko będzie oznaczać? Jaki to ma związek z tymi problemami, które teraz pojawiły się z wstrzymywaniem zakupów sprzętu? Panie redaktorze, ja chyba jednak będę musiał tutaj jak gdyby taki szerszy kontekst tego uchwycić. Jeśli prześledzimy politykę Zachodu wobec wsparcia militarnego Ukrainy, w oczy rzucają się jej liczne samoograniczenia. W pierwszych miesiącach inwazji trwały dyskusje, czy wysyłać systemy artyleryjskie, HIMARS-y, potem wątpliwości dotyczyły części dostaw czołgów produkcji zachodniej, systemów przeciwlotniczych Patriot, myśliwców F-16, tam rakiet Atacams, potem oczywiście dostarczanych rakiet z odpowiednim zasięgiem. I kluczowym przejawem tych ograniczeń były publiczne dywagacje decydentów, oczywiście zarówno amerykańskich, jak i niemieckich, czy można atakować cele na terenie Rosji. To było wytapianie czasu i cenne inicjatywy Ukraińców na polu walki. Rosjanie to wykorzystali. Teraz pojawiła się nasza polska czerwona linia, wynikająca właśnie retoryczne pytanie, wynika ze strachu, sugestii innych, wyrachowania. Taką postawą trudno jest obronić Polskę, ojczyznę, nie mówiąc już, żeby zatrzymać wroga. I te ograniczenia, które zostały wprowadzane, być może chęć przypodobania się lub, mówiąc tak prosto, niedopuszczenia do eskalacji tego konfliktu, co jest bardzo złym podejściem, może spowodować, że oto ujawnią się te właśnie plany, które kiedyś gdzieś tam przygotowane były, że pozwolimy przeciwnikowi dojść do linii Wisły. To jest
abstrakcyjne, niemożliwe w naszych warunkach do wytrzymania i do tego dopuścić nie możemy. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich systemów, sprzętu, wyposażenia i dobrze zmotywowanej armii i wyposażonej, a jednocześnie opłacanej, no to ten plan zatrzymania przeciwnika i odstraszenia jego poza granicami, żeby nie wszedł w żaden nawet centymetr naszego państwa, naszej ojczyzny, no może być problematyczny. Tu się zasadza właśnie to. A co najciekawsze, największe plany redukcji przypadają wtedy, kiedy analityczne sztaby NATO wskazują na możliwość ataku Rosji na kraje NATO, w tym na Polskę. Potencjalną możliwość, to wtedy mają być najgłębsze plany redukcji. Musimy niestety kończyć, panie generale. Panie generale, bardzo dziękuję. My będziemy tej rozmowy wracać. Telewizja Republika ujawnia ten dokument. Doprowadziliśmy do tego, że MON się musiał przyznać, że taki dokument powstał. I zdaje się, że niechcący dowiedzieliśmy się czegoś o dowodzeniu państwem, kiedy konstytucyjni ministrowie nie mają nic do powiedzenia, rządzą jacyś tam ich zastępcy z innych frakcji. No to jest właśnie też coś niezwykle niebezpiecznego, co dzieje się obecnie przy władzy. Kto rządzi realnie Polską, ale też jakie decyzje niebezpieczne dla Polski podejmują. Bardzo dziękuję. Generał Dariusz Wroński, a już za chwilę nasi goście, posłowie będą komentować też inne niezwykle bulwersujące wydarzenia, które dzieją się wokół nas w ostatnich dniach. Bardzo dziękuję.